Cześć, witam was na transmisji z prologu z Oslo, gdzie już za chwilę ten prolog, kwalifikacje powinny nam się rozpocząć za 4 minuty. Dokładnie rozpocznie nam się ten prolog, rozpocznie go Jakub Wolny, Jakub Wolny, który no nie spisuje się dobrze, nie spisuje się dobrze, ma dość słabe występy, to trzeba jasno powiedzieć, że Jakub no niezbyt sobie... Daje radę w tym pucharze świata, powinien bardziej zostać w pucharze, właśnie kontynentalnym, tam gdzie dzisiaj się w Zakopanym odbywa taki buwer kontyn kontynentalny i to tam powinien skakać. My już za 3 minuty rozpocznie nam się te, ten prolog. Miejmy nadzieję, bardzo ciekawy i miejmy nadzieję, że yy, z dużymi emocjami, no ale yy, pozytywnymi dla naszej reprezentacji. Więc no tak, już tak za 3 minuty rozpoczniemy prolog. Tak jak wspominałem, rozpocznie go Jakub Wolny. Dawno nie pamiętam, żeby jakiś Polak rozpoczynał za granicą jakiś Puchar Świata. Był pierwszy na liście startowej. Potem najpierw pierwszy z naszych, oczywiście Jakub Wolny. Potem dopiero z numerem 30 Oleg zniszczył, 31 Paweł Wąsek, następnie 48 Kamil Stoch. I z numerem 57 Piotrek Żyła, no i oczywiście z numerem 50-60 Dawid Kubacki. Liczymy także na lepszym postawę Piotrka Żyły, bo Piotrek przecież na no jakieś, no jakoś fantastycznie w tym rowercie nie prezentuje, tam jest daleko, daleko w klasyfikacji generalnej, tu no powinno być lepiej, tu powinno być lepiej, i my w to wierzymy, że Piotrek no tu się troszkę odbuduje, bo... Nie ma co ukrywać, że po tych Mistrzostwach Świata no jakby wpadł w taki dołek, no i nie może z niego wyjść. I przecież wczoraj Piotr żyła no dopiero na 29 pozycji w konkursie indywidualnym. Bardzo słaby występ Piotrka. No najwyżej z naszych był Dawid Kubacki, Kamil był także 13, więc no te pozycje Polaków dość średnie. Dość średnie. Były także, dzisiaj zakończył swoją karierę zawodową w skokach narciarskich. Stefan Hula, jego największym takim chyba sukcesem, no to jest jednak to, jak był bardzo, bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko był zdobycia medalu olimpijskiego indywidualnie, tam jednak skończył poza podium. No ale to wszystko wygląda tak, że no. Stefan chyba, jak i na początku sezonu, tą formę prezentował w miarę, w miarę dobrą. Tak teraz no, ta forma już była słaba, i myślę, że to jest dobra, dobra decyzja, że Stefan tą karierę zakończył. Te kwalifikacje oczywiście to się nazywa prolog, dlatego że także punkty się liczą do klasyfikacji generalnej pucharu świata. Zaczynamy z dziesiątej belki startowej, oczywiście rozpocznie Jakub Wolny, reprezentant Polski. Jakub Wolny wczoraj no niezbyt udane były te kwali kwalifikacje, no i oczywiście sam konkurs, konkurs, kwalifikacje oczywiście w piątek wczoraj był konkurs indywidualny Jakub Wolny z pierwszym numerem startowym. Siedzi Jakub na balce za chwilę dostanie, już ma zapalone zielone światło Jakub wolny. Jakub wolny 86 i4 na pragu Jakub leci, no i dobry skok Jakuba. 120 metrów. Na pewno to jest lepszy skok niż to miało miejsce w piątkowych kwalifikacjach i we wczorajszym konkursie no to sędziów. 3 razy po 17,5 punkta 218. Jakub Wolny będzie prowadzić No oczywiście, bo jest jedynym zawodnikiem, który na razie oddał skok Za chwilę Remo Imhoff I nie wydaje mi się, żeby właśnie Szwajcar skoczył gdzieś W pobliżach punktu K Dobry skok Jakuba Wolnego No myślę, że ten skok Na spokojnie daje Jakubowi Kwalifikacje do jutrzejszego Konkursu, do dzisiejszego konkursu Indywidualnego Teraz Remo Imhoff, reprezentant Szwajcarii. 121,5 metra potrzebuje, żeby wyprzedzić y, Jakuba Wolnego. Remo Imhoff też ładnie w powietrzu i też y, jednak nie lądował tak daleko. 106,5 metra y, Szwajcara i te 106,5 metra może mu nie dać kwalifikacji. No to sędziów 3 razy po 16 punktów, 1 18, jedna także 17 przegrywa Szwajcar z Polakiem o 28,4 za chwilę Etunos Jajnen, reprezentant Finlandii, no wczoraj yy, w kwalifikacjach w piątek. Yy, Jakub wolny był na pozycji 47 tam skoczył 110 metrów. Myślę, że teraz ten skok będzie o wiele o wiele lepszy jest. I myślę, że będzie o wiele lepsza pozycja niż to miało miejsce w piątek. Tu Nos Jen potrzebuje 118,5 metra, żeby wyprzedzić reprezentanta Polski. Jeszcze nie ma. Jest już zapalone, zielone światło dla Fina. No i finny już w progach najazdowych Fin w powietrzu 87,1 na progu Fina, ale też leci nisko i też słaby skok reprezentanta Finlandii. 106,5 metra zaledwie. No to od sędziów też nie za dobre. 4 razy po 16,5, 1,17. Etunos jej na drugiej pozycji i to przegrywa także dość dużo z Polakiem, bo o 22,7. Także yy, niedawno zakończył nam się konkurs Pucharu Kontynental Kontynentalnego w Zakopanym, gdzie wygrał Klemens Leitner. Najwyżej z Polaków był y, Klemens Murańka na pozycji siódmej. Justin Liso, reprezentant Niemiec, tymczasem potrzebuje 118 metrów, i tu Justin Liso yy, jest w stanie tyle skoczyć. Prezentuje tu dobre skoki. Justin Liso w powietrzu. Z... 86,8 na progu Niemca, ale też ląduje blisko. 108 metrów zaledwie. No to sędziów, dwa razy po trzy razy po 17 punktów. Jedna szesnastka, jeden raz, także 16,5 Justin Liso na pozycji drugiej prowadzi Jakub Wolny. I Liso przegrał z Jakubem Wolnym o blisko 20 punktów. No i Jakub na razie bardzo, bardzo dość długo prowadzi. Witam, witam cię Agnieszka. No a teraz Kyle Haikenen, reprezentant Finlandii, reprezentant Finlandii, który w piątkowych kwalifikacjach był na pozycji był na pozycji 51, więc tam otarły się o ten awans do konkursu. Teraz tu myślę, celuje w ten awans, no bo dla takich zawodników to myślę jest cel na dzień dzisiejszy. Fin w powietrzu, też leci blisko, też leci nisko i też ląduje bardzo, bardzo blisko. 105,5 metra, te odległości są naprawdę bardzo słabe. No to no to sędziów nawet 15,5 się pojawiło, 3 e, razy po 16,5. 1 i Fin na pozycji czwartej, e, egzekwo na pozycji czwartej z Remo Jakub Wolny prowadzi, on przecież z pierwszym numerem startowym. Teraz Mohamed Albedir, po nim Sabrican Muminow, czyli to są dwaj zawodnicy, którzy raczej tu Jakuba nie powinni wyprzedzić. Więc teraz Mohamed Albedir, reprezentant Turcji, dostał zielone światło o Turek w niebieskim kombinezonie. I już progach najazdowych, reprezentant Turcji 86,6 na progu Mohamed Albedira, leci Mohamed al ale też ląduje blisko 108 metrów Turka, no to od sędziów też nie za dobre, dwa razy po 16,5, 217, 1, 16 i na czwartej pozycji reprezentant Turcji Jakub Wolny, Jakub Wolny wciąż prowadzi i to prowadzenie nie wydaje mi się, żeby yy, odebrał mu Sabrijan Muminow, reprezentant Kazachstanu, który już pojawi, pojawił nam się na balce startowej. I no Kazach jakiejś znakomitej formy nie prezentuje, jak to bywa, co sezon, dlaczego Muminow nie startuje w tych pucharach kontynentalnych Myślę, że po prostu Kazachstan chce mieć jakiegoś przedstawiciela w tym pucharze świata, teraz Muminow w powietrzu, no i też słaby skok Muminowa, 102 metry, najsłabszy dzisiaj. No to sędziów też słabe 3 razy po 15,5, nawet jeden raz 14,5, 1 16,5. I Sabriżan Muminow na ostatniej pozycji przegrywa z nawet piątym zawodnikiem Remo Imchowem o 10 punktów. Francesco Czekon, numer 8, nam się na balce startowej za chwilę pojawi. Francesco Czekon, który jakiejś też znakomitej formy no, nie prezentuje w tym sezonie. Ale zaskoczył mnie tu Jakub Wolny pozytywnie, bo przecież Justin Lisy jest drugi, on skoczył 108 metrów, więc no te różnice pomiędzy odległościami są dość duże. No i fajnie się ogląda, jak Polak już dość długo jest na prowadzeniu. A teraz Francesco czekony, Francesco Czekon też leci i też ląduje blisko 102,5 metra. Też słaba próba Włocha. No to sędziów też słabe, bo 4 razy po 15,5. Jedna szesnastka i Francesco czekony na tą chwilę jest na pozycji ósmej, ostatniej, czyli jeszcze za Sabrizianem Muminowym. Z Muminowym przegrał zaledwie o 60. punkta, więc no ta różnica o 50. punkta, więc ta różnica nie była jakaś duża. A teraz y, drugi z Kazachów, Danil Vasiliev. Danil Vasiliev reprezentant Kazachstanu, który y, no tak jak co roku zazwyczaj nie prezentuje jakiejś dobrej formy. Danil Vasiliev jednak to jest zawodnik dość młody i myślę y, przyszłościowy. W przyszłości myślę yy, o tym pierwszą trzydziestkę będzie chciał walczyć teraz Wasiliew leci i ten lot nie potrwał dłu długo bo też ląduje blisko, 103,5 metra Wasiliewa, no to cędziów też nie za dobre, dwa razy po 16,5 jedna szesnastka, dwie siedemnastki Daniel Wasiliew na pozycji siódmej więc jeszcze wyprzedza swojego y, kolegę z reprezentacji Sabriżana Muminowa Jakub Wolny wciąż prowadzi. Już skoczył on z pierwszym numerem startowym. Teraz skacze dziesiąty numer startowy: Kilian Payere. Jednak na Kilian Payere tu myślę, to w okolicach 120 metrów może skoczyć i to by nie było żadnym zaskoczeniem. A więc popatrzmy na skok Kiliana Payera. Potrzebuje 122,5 metra, żeby wyprzedzić Jakuba Wolnego, który prowadzi. Kilian Payer w powietrzu 87 km na godzinę na progu. Peyer leci i dobry skok Peyera. Przed punktem K wylądował, ale to będzie zdecydowanie druga pozycja. Jest to na pewno lepszy skok od reszty stawki. No oczywiście z wyjątkiem Jakuba Wolnego, który wciąż na prowadzeniu Peyer przegrał z nim o 7,2. Teraz pierwszy z reprezentantów Stanów Zjednoczonych jest nim Andrew Urlap. Potem Maximilian Steiner najpierw... Właśnie reprezentanty USA, Andrew Urlap, on już z zielonym światłem. Więc no zobaczymy, jaki skok da. Właśnie reprezentant Stanów Zjednoczonych. Już dostał zielone światło i Andrew Urlap już w dół rozbiegu i 86,3 na progu, Andrewa Urlapa leci, ma problemy w powietrzu, ale wyciągnął ten skok maksymalnie. 115,5 metra Andrewa Urlapa, no to sędziów po 16,5 od 2, i 3,17 i Andrew Urlap na pozycji drugiej za chwilę Jakub wolny może będzie się cieszyć z awansu do serii y, finałowej. No, przypomnę mamy 61 61 zawodników na starcie dzisiejszych kwalifikacji, prologu no więc za chwilę jak wolny z tej kwalifikacji możecie się cieszyć i myślę na tym prowadzeniu może dość długo jeszcze pozostać, bo teraz Maximilian Steiner, Maximilian Steiner w wypiątkowym prologu. W piątkowym prologu y, był dość wysoko, ale o tym za chwilę, bo już y, Steiner w powietrzu 86,4 na pragu Steinera wysoko leci i dobry skok Steinera, jednak y, bliski tam był upadku i noty, y, no, takie nie powinny być, bo tam Steiner ratował się przed upadkiem, jednak świetny skok y, y, z Austriaka 129,5 metra, no to ocenił po 16, 15,5, ale jest na prowadzeniu, wyprzedza Jakuba o 9 punktów. Y, no a więc bardzo, bardzo solidny skok, bardzo dobry skok steinera. Jakby taki oddeł w konkursie, no na pewno to by były bardzo dobre występy w konkursie. Taka odległość na pewno by dała, myślę, nawet y, czołową, czołową y, gdzieś tam z piętnastkę konkursu. Maximilian Steiner, no, w piątkowych kwalifikacjach był na pozycji 31, więc tu ten występ będzie już na pewno zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Teraz reprezentant Norwegii, Sondre Ringen. Sondre Ringen, reprezentant gospodarzy, on pamiętam dobrze się spisywał w treningach, potem już te skoki były już coraz słabsze, teraz Sondre Ringen też w powietrzu, 86,5 na progu, wysoko leci Ringen i świetny skok Ringena, jeszcze dalej niż Steiner 131 metrów Norwega, bardzo, bardzo dobry występ i jeszcze dobre, bardzo w miarę dobre noty, po 18,5 nawet dwa razy, 3 jak na taką odległość i na takiego młodego zawodnika, to jest bardzo dobry skok, wygrał ze Steinerem o 13 i więc no, jeszcze raz, brawo dla reprezentanta, dla reprezentanta Norwegii, bo spisał się tu w tej próbie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Teraz Roman Koudelka, reprezentant Czech. Roman Koudelka, który no w kwalifikacjach w piątek spisał się słabo, nie dostał się. Znaczy w konkursie wczorajszym nie spisał się dobrze, tam słaby występ. Zobaczymy, jak będzie teraz. Roman Kołdelka w powietrzu, 86,4, jednak z dużymi problemami, i to jest najkrótszy skok w dzisiejszych kwalifikacjach. 91 metrów y, Czecha, noty też słabe po 15,5, 15, 15 na no, 14,5 dwa razy, i to jest ostatnia pozycja Czecha. No a więc ten występ reprezentanta Czech, bardzo, bardzo słaby. W piątkowych kwalifikacjach był na. 57 pozycji, tam też bardzo słaby skok, 102 metry, więc Roman Kołdelka nie w formie, no i myślę jakoś tej formy dość znacznie nie poprawi do końca sezonu, to jest jednak już zawodnik, który no, ma pewne doświadczenie i powinien tu prezentować zdecydowanie lepsze próby, a teraz Eric Belshow, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Erik Belczu potrzebuje 129,5 metra, żeby wyprzedzić Sondre Ringena. Zobaczymy, czy ta sztuka mu się uda. No, myślę, ta odległość, jak na Erika Belczowa, to jest bardzo, bardzo duża. Jakub już spadł na pozycję trzecią, ale najważniejsze że Jakub wolny z awansem, a więc mamy pierwszego Polaka w konkursie. Pierwszym oczekującym Kilian Pejer, drugim oczekującym Andre Furlap. Więc teraz Erik Belshow już dostaje zielone światło od borka Sedlaka. Już Erik Belshow odda yy, swój skok. Zobaczymy jak on będzie wyglądał. Potrzebuje 131 metrów, żeby wyprzedzić Sondre Ringena. Erik Belshow już w progach najezdowych. Erik Belshow, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Belszoł w powietrzu 86 km na godzinę na progu, jednak też z problemami. I coś ląduje blisko: Eric Belszoł 101 metrów, noty też nie za dobre po 16-16,5. Może ta 17 to jest zdecydowanie za wysoka nota. Jest 12 pozycja Belszoła, no i raczej bez szans na awans do e, dzisiejszego konkursu indywidualnego, który o godzinie 16.30 powinien nam się rozpocząć. Ten konkurs no, będzie bardzo ciekawy i. Oczywiście też transmitowany na moim kanale, będę Wam także relacjonował ten konkurs indywidualny. A teraz Casey Larson, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Casey Larson potrzebuje 135 metrów, żeby wyprzedzić Sondre Ringen'a. 87.1 na progu Casey'ego Larson'a, leci ładnie, no i dobry skok Larson'a. To jest skok, który powinien mu dać w tej chwili awans do serii yy, finałowej. Na piątej pozycji Casey Larson, więc z awansem do serii konkursowej. Przepraszam bardzo. Casey Larson z awansem do serii konkursowej, a pierwszym oczekującym Andrew Urlap, drugim oczekującym Justin Lisa. Teraz mamy dwóch Japończyków pod rząd. K kolejno Sato, potem Kobayashi, 17 numer startowy. Kajsi Sato. Keiichi Sato potrzebuje 132 metry, no ta odległość jak dla Japończyka to jest bardzo duża, wczoraj przecież dobrze się prezentował m.in. Noaki Nakamura, o tym za chwilę, bo teraz Keiichi w powietrzu, 86,2 na pragu, Keiichi też ładnie leci, ale nie ląduje daleko i te 110,5 metra chyba mu nie da w tej chwili kwalifikacji do dzisiejszego konkursu. Jest na pozycji siódmej, więc pierwszym oczekującym z awansu cieszy się kol drugi już Amerykanin, który obejrzymy w konkursie Andrew Urlap. Więc na razie najbardziej liczną reprezentacją w tym konkursie jest reprezentacja Stanów Zjednoczonych, jednak oni już bez skoczków w kolejnych do końca już tych kwalifikacji, ale dość. Z każdym konkursem coraz bardziej lepiej to wygląda, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Kiedyś Stany Zjednoczone no to tam w ogóle albo nie startowały, albo zajmowały ostatnie pozycje. Teraz już mamy ich dwóch w konkursie. Teraz Jushiro Kobayashi, także reprezentant Japonii, który w powietrzu ładnie leci i... Wylądował przed punktem K. 115,5 metra. No to od sędziów y, 3 razy po 17 punktów, 2 razy 17,5. No i y, Jushiro Kobayashi z awansem do jutrzejszej serii, y, do dzisiejszego konkursu indywidualnego. Kajci Sato pierwszym oczekującym, drugim oczekującym Justin Liso, a za chwilę Fatiardy i I myślę, że Fatiardy i y, może dać awans Kajciemu Sato, no bo i Pciąglu nie prezentuje się. Dobrze, na tej skoczni w Oslo. A więc teraz Fatih Arda i Pcioglu. I Pcioglu, który punktował w tym sezonie jednak. Y, y, no to jest zawodnik, który raz wejdzie do konkursu i y, będzie walczyć o punkty, a raz przepadnie w tych kwalifikacjach daleko na 50%. Pozycji na 50, którejś pozycji, więc no fat yardlib ciąglu to nie jest tak regularny zawodnik. Wczoraj także dobrze spisał się. Y Między innymi no Nakamura, on był 20. Dobrze, także Rennika Ido zdobył wczoraj punkty na 24 pozycji, więc Japończycy wczoraj w miarę w miarę się zaprezentowali do tego co prezentowali, jaką formę prezentowali w poprzedniej części sezonu. Teraz i ciąglu w powietrzu y, też leci nisko i też ląduje bardzo blisko. 101 metrów y, i ta odległość nie da mu na pewno kwalifikacji do dzisiejszego konkursu. Jest to 16 pozycja y, reprezentanta Turcji. No i jest tak naprawdę trzecim od końca, czwartym od końca, więc bez najmniejszych szans na awans raczej do serii, fi, do serii konkursowej. Z awansu zaś cieszy się Kaiji Sato, reprezentant Japonii, pierwszym oczekującym Justin Lisa. A za chwilę się okaże, że wejdzie do konkursu także reprezentant Turcji, Mohamed Albedir. On jest trzecim oczekującym. Teraz reprezentant Słowenii, Rock Masle. Rokmasl, który potrzebuje, który potrzebuje tu 133,5 metra, Rokmasl w powietrzu, 86,9 na progu, Masl leci, no i dobry skok Słoweńca, 124,5 metra, no to sędziów 4 razy po 17,5, 1,18, Rokmasl na, na trzeciej pozycji wyprzedza Jakuba Wolnego jeszcze, Jakub spada na pozycję czwartą, jednak myślę Jakub startował z pierwszym numerem, startowym, więc i tak ten występ w tych prologu może zaliczyć do udanych. A za chwilę już tak naprawdę weteran skoków narciarskich Simon Aman, Simon Aman, który yy, prezentuje naprawdę już lepszą formę. W tym sezonie, niż to bywało rok temu czy dwa lata temu, kiedy Simona Mana w ogóle w tym pułarze świata nie oglądaliśmy, a więc teraz reprezentant Szwajcarii, Simon Aman. Simon Aman, który potrzebuje tu yy... 135,5 metra, teraz Simon Amann w powietrzu 86,9 na pragu Szwajcara, ładnie leci no i ten skok da mu awans, ten skok da mu awans bo to jest 118,5 metra, no to sędziów dwa razy po 16 punktów, dwa razy 16,5 1,17 i Simon Amann wyląduje na pozycji szóstej, więc pewny awansu, pierwszym oczekującym jest Justin Liso wciąż, a za chwilę Arti Aigro, reprezentant Estonii, Arti Aigrowy w piątkowych kwalifikacjach się do, do konkursu zakwalifikował, jednak w konkursie nie odegrał dość znacznej roli. W piątkowych kwalifikacjach był na pozycji 34. W piątek skoczył w tych kwalifikacjach 113 metrów, teraz te 113 metrów na pewno. Estończykowi by awansu nie dało. Teraz Artiejegro w powietrzu potrzebuje 137,5 metra, to jest za punkt, za rozmiar skoczni. Ale Estończyk oddaje dobry skok: 123,5 metra. No to ceniów 4, od wszystkich sędziów po 18 punktów, więc. Arti Aigro na pozycji trzeciej, i to jest dobry występ Stończyka w tych kwalifikacjach. Jak taki by skok oddał w konkursie, no to na pewno to by mógł tu zapunktować w dzisiejszym konkursie indywidualnym, który o godzinie 16:30. No, a teraz Yuki, Asato, reprezentant Japonii. Sato tu potrzebuje 133,5 metra. On tu musi skoczyć tak samo e, jak Aigro w pobliżach rozmiaru tej skoczni, który mm, rozmiar skoczni 134 metry. Punkt K tej skoczni 120 metrów. E, rekordistą tej skoczni jest Robert Johansson. 144 metry. Teraz Yuki, Asato też w powietrzu. Sato ładnie ułożony. No i 115 metrów Yuki Sato I te 115 metrów najprawdopodobniej da mu awans do dzisiejszego konkursu Na 11 pozycji Yuki Sato, a więc z awansem do serii konkursowej no Za chwilę ma Boy Klaus, reprezentant Kanady On z 24 numerem startowym Powoli będziemy się zbliżać no, do połowy tych kwalifikacji Bo mamy 31,61 zawodników na starcie a więc za chwilę Mackenzie Boyd Klaus, reprezentant Kanady. Mackenzie Boyd Klaus, który tu no teraz potrzebuje tu 135,5 metra, no... Taki skok będzie mu bardzo trudno oddać, ale myślę że w pobliżach punktu K jak wyląduje to będzie też bardzo dobry skok. Mackenzie Boyd-Klaus z powietrzu wysoko leci, no i dobry skok Kanadyjczyka. Za punktem kalądową 124,5 metra, no to ocenił po 18, 18,5, jeden raz 4,18. Mackenzie Boyd-Klaus na pozycji trzeciej przegrał z Sondre ringenem o, prawie 14,20, więc no Sondre Ringen bardzo duża przewaga. On z 13 numerem startowym startował. Już mamy 25 zawodnik na liście startowej. Jest nim Alex Insam. No więc teraz Alex Insam, reprezentant Włoch. Alex Insam potrzebuje 135 metrów, żeby wyprzedzić Sądrę Ringena. A więc Alex Insam, reprezentant Włoch w powietrzu, leci nisko, no i słaby skok Włocha Aleksa Insama. 103 metry, no to sędziów no, nie za dobre. Po 16 punktów od Czterech, jedna 1,17 jest 121 pozycja, podobnie jak Francesco Czekon, yy, no awansu do serii, do serii konkursowej, pierwszej serii, która o godzinie 16.30 się rozpocznie, na pewno mieć nie będzie. A więc teraz Niko Kytosao, reprezentant Finlandii, Kytosao potrzebuje tu yy, 133,5 metra, żeby wyprzedzić Sondre Ringena, który bym się nie zdziwił, jakby tu w dzisiejszych kwalifikacjach były przynajmniej w tej pierwszej dziesiątce. Bo 131 metrów to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry skok. A teraz Niko Ketosao Fin. 86,8 na progu Fina. No, też ładnie leci i też dobry skok Fina. Falowały mu trochę narty, ale ten skok wyglądał naprawdę też bardzo dobrze. Yy, no, to Celiw też dobre, bo 4 razy po 18 punktów i raz 17,5. Niko, co został na pozycji trzeciej, prowadzi wciąż Sondre Ringen. Sondre Ringen, który. Pnie się coraz bardziej w górę, no bo oczywiście te kwalifikacje też są zaliczane do klasyfikacji generalnej rower, więc na pewno dla tego młodego Norwega to jest bardzo, bardzo dobrze. No więc prowadzi Sondre Ringę. Na za chwilę Ren Nikaido, reprezentant Japonii. Nikaido wczoraj punktował, i to dlatego tego zawodnika było dużym sukcesem, bo od dawna w tym pułapie świata nie punktował. Teraz Ren Nikaido w powietrzu 87,1 na pragu Japończyka. Ładnie wysoko leci i dobry skok Japończyka 124 metry. No to od sędziów 2 razy po 18 punktów, 2 razy 1 raz po 18,5. Jeden raz także 17,5. 1 17. Jedna. Ren Nikaido na pozycji piątej Pewna awansu do serii konkursowej. Teraz Wladimir Zograwski, reprezentant Bułgarii. Wladimir Zograwski w piątkowych kwalifikacjach. Był na pozycji 52. Do konkursu. W konkursie go nie było. No jednak teraz liczy na to, że w konkursie się pojawi, no bo tu Trzeba oddać tak naprawdę ciągle trzeba oddawać dobre skoki w konkursie, w kwalifikacjach, żeby w tej końcowej klasyfikacji generalnej być wysoko. Oczywiście rower. Teraz Wladimir Zagrawski w powietrzu 86,7 na progu, Bułgara jednak leci nisko i 111,5 metra Bułgarowi chyba może nie dać awansu do serii yy, konkursowej no typu 16,5-17 na 18 pozycji. Wladimir yy, Zograwski, a więc no, awansu nie będzie. Jest pierwszym oczekującym Wladimir Zograwski, zaś z awansu cieszy się Etu tu reprezentant Finlandii Zograwski przegrył z Nosijainenem zaledwie o jedną dziesiątą. Nie zdziwiłbym się jakby ta jedna dziesiąta zaważyła o tym, że yy, Zograwskiego w konkurcie byśmy nie zobaczyli, a Etu tu już tak Anti-Alto reprezentant Finlandii. Kolega tu Nosiejnena na razie w konkursie mamy dwóch Finów. Zobaczymy, jak teraz pisze się Anti-Alto. Czy będzie trzeci Fin w konkursie? Wydaje mi się, że tak, bo leci wysoko i dobry skok Fina. 126 metrów reprezentanta Finlandii. No to od w 3 razy po 18 punktów, 2 razy 17,5. No i reprezentant Finlandii na tą chwilę będzie na piątej pozycji, więc dobry występ Fina. A za chwilę drugi reprezentant Polski. Aleksander zniszczył Olek wczoraj w tym konkursie indywidualnym na 31 pierwszej pozycji, więc no nie może tego konkursu jakoś specjalnie do udanych zaliczyć. Jednak zobaczymy jak spisze się teraz reprezentant Polski. Olek tu potrzebuje 131-132 metry. Po nim Paweł Wąsek, więc dwóch Polaków pod rząd mamy. Olek zgromadził na razie w tej klasyfikacji rowery. Dość dużo punktów, no jak na to, że nie skakał, że wczoraj nie punktował w tym konkursie indywi indywidualnym. Na 31 pozycji tam mało zabrakło do tego, żeby Paweł był w tej 30. Teraz przepraszam, Olek oczywiście Olek zniszczył w powietrzu, leci nisko i słaby skokolka. Co tu się stało? 103,5 metra. Olka nie zobaczymy w konkursie. A z awansu będzie się cieszyć, właśnie Wladimir Zograwski. Yy, Oleg zniszczał dopiero na 23. pozycji. No to oceniów też słabe, nawet 15 się pojawiła. 15,5. Olek zniszczał, załamany. No nie wiem, co tu się stało. Przecież Oleg prezentował dobrą formę. Yy... Ogólnie w w konkursach Do, dotychczas, no wczoraj w tym konkursie indywidualnym było widać, że już taka forma troszkę przepadła. 31 jednak w serii próbnej był wysoko, no więc nie wiem co tu się z Olkiem stało. Jednak teraz trzeci reprezentant Polski w tych kwalifikacjach prologu, Paweł Wąsek. Paweł Wąsek w powietrzu, 87 km na godzinę na progu, Pawła leci wysoko i dobry skok Pawła. Eee, za punktem kawy lądową 121 metrów, no to sędziów 3 razy po 17.5 2,18, Paweł Wąsek na pozycji dziewiątej, więc no ten konkurs na pewno do udanych może zaliczyć, bo te kwalifikacje do udanych może zaliczyć, bo kwalifikacje będzie miał na pozycji, myślę skończy w drugiej dziesiątce, bo to jest dziewiąta pozycja, mamy gdzieś takie z połowy już tych kwalifikacji, w drugiej albo trzeciej dziesiątce te kwalifikacje raczej skończy a Olek zniszczył jest na razie jeszcze nawet za Danilem Wasiliewem Pierwszym oczekującym jest Mohamed Al-Bedir i A Olek jest tym oczekującym dopiero piątym, więc no ten awans już tak naprawdę będzie... No prawie niemożliwe, bo to już są zawodnicy, którzy dość regularnie punktują Na przykład jak Gregor Deszwanden, Szwajcar też wysoko w powietrzu To będzie dobry skok, dobry skok Szwajcara 129 metrów reprezentanta Szwajcarii No to ceniów 3 razy po 18 punktów, 2 razy 18,5 Gregor Deszwanden na drugiej pozycji przegrał z Sondre Ringenem o 4,9 Sondre Ringen wciąż prowadzi i wydaje mi się, że na tym prowadzeniu dość długo może być na no, za chwilę Giovanni Bressadola, reprezentant Włoch reprezentant Włochy, który no podobnie jak jego koledzy z reprezentacji jakoś pod ten koniec sezonu, jakiejś znakomitej formy no już nie prezentują jak to miało miejsce przynajmniej na początku. Wczoraj żaden Włoch w konkursie indywidualnym nie punktował jak będzie teraz w kwalifikacjach. No zobaczymy, Giovanni Bressadola. 87,5 na progu. Bresadoli ładnie w powietrzu, ale z drobnymi problemami. Jednak myślę, że kwalifikacja będzie. 114 metrów yy, yy, to jest jego odległość. No to od w 3 razy, 4 razy po 17 punktów, i raz 16,5. Giovanni Bresadola na 16 pozycji. Więc no ten yy, występ Giovanni'ego Bresadoli jakoś fenomenalny nie jest. No 16 pozycja oczywiście, da mu kwalifikację. No. Za pierwszym oczekującym Mohamed Al-Bedir Bedir, który przecież no jakiegoś tu także dobrego skoku nie oddał 108 metrów jednak Olek jeszcze krótszy, jeszcze krócej skoczył, bo 103,5, a teraz Eriks Christopher Eriksen Sundal, kolejny z Norwegów, no. Drugi z Norwegów w, dzisiejszych, w dzisiejszym prologu, i wydaje mi się, że to może być drugi Norweg, którą, który kwalifikacje do konkursu sobie zapewni. Sundal w powietrzu potrzebuje 133,5 metra. Sundal też wysoko i też dobry skok Norwega 128,5 metra. No to ceniów też dobre, nawet dwa razy 18,5 się pojawiło. 3-18. Sundal będzie na, na trzeciej pozycji, przegrał jeszcze z Gregorem Deszwandenem. Z deszwandem przegrał, no o mało, no bo tam o dwie, o dwa punkty jedną dziesiątą. o dziesiątą 90 dokładnie, a Sondre Ringen z 13 numerem start, z 13 numerem startowym startował i mamy już 35 numer startowy i wciąż Sondre Ringen po fenomenalnym skoku prowadzi dość długo już na tym prowadzeniu Norwek się utrzymuje i no i... i jeżeli by się tak poutrzymywał do tej czołowej dziesiątki na pewno dość mocno w klasyfikacji generalnej rower by zapunktował teraz Klemens Eigner, też dobry zawodnik i też dobry skoka Eignera za punktem kawy lądową 121,5 metra ocenił w 3 razy po 17,5, 218 Klemens Eigner na pozycji dziewiątej Polacy na razie Paweł wąsek 12, Jakub wolny na pozycji 13. No i oczywiście Olek zniszczył na 28 i na razie bez awansu do serii. Finałowej do serii konkursowej Na chwilę Japończyk Japończyk Noaki Nakamura wczoraj w konkursie był w 30 Konkretnie Na pozycji 20 dokładnie 20 skoczył w konkursie w pierwszej serii 121,5 metra w drugiej serii Japończyk skoczył 119,5 Teraz 121,5 metra na pewno by tą kwalifikację do dzisiejszego konkursu by mu dało więc teraz no, Nakamura, reprezentant Japonii, potrzebuje 131 metrów, żeby wyprzedzić stąd Ringena. Nakamura w powietrzu, też ładnie ułożony, też ładnie leci Nakamura, ale coś tam się stało w trakcie. I to mu może nie dać klas kwalifikacji. 102 metry, zaledwie Japończyka wczoraj prezentował się dobrze, no ale dzisiaj kwalifikacji na pewno nie będzie miał, bo to jest 30 pozycja, jest za Ołkiem. zniszczałem. Olek zniszczał no, egzekwo z Danilem Wasiliewem i no na ten moment jest trzecim oczekującym Oleg zniszczał. I będzie ciężko ten awans, no tu naprawdę zawodnicy coś by musiało się stać. Może to będzie Filip Prime tak blisko skoczy, jednak nie wydaje mi się, potem Stefan Laj, to już są zawodnicy naprawdę dobrze dysponowani, więc będzie tu ciężko o jakieś niespodzianki. No, i nie, i nie kwalifikacje do konkursu. Filip Rajmund potrzebuje 130,5 metra, żeby wyprzedzić Norwega. Rajmund w powietrzu 87 km na godzinę, na progu wysoko wyszedł i. Pęskok jednak jak wysoko wyszedł z progu, nie przełożył się na jakąś dobrą odległość 114 metrów y, Niemca, no to od seniów od wszystkich seniów po 17 punktów y, jest to 14 pozycja reprezentanta Niemiec, no czyli pewne awansu do serii konkursowej jeszcze za y, Pawłem Wąskiem i Jakubem Wolnym egzekwo z Kilianem Pejerem Filip Raymond Prowadzi Sondre Ringen po skoku na odległość 131 metrów. Za chwilę Stefan Laje. Stefan Laje, który też nie wydaje się tu, żeby oddał jakiś słaby skok i nie zapewnił sobie kwalifikacji do dzisiejszego konkursu. No to zobaczmy na skok reprezentanta Niemiec Stefana Laje. Stefan Laje w pragach najazdowych, Stefan Laje w powietrzu 87,3 na pragu Niemca. Ładnie leci, ułożony w powietrzu, ale też nie ląduje daleko. Jednak 113,5 metra da mu kwalifikacje do dzisiejszego konkursu. No to ocenił też czy jakieś specjalne dobre nie są, bo 4 razy po 17 punktów. Jeden raz 17,5. Stefan Laje na pozycji 19. A za chwilę Konstantin Schmidt, reprezentant Niemiec. Stefan Laje, 19 pozycja. no i. Dość słabe występy Stefana Laje, no ale awans ma, awans ma, więc dla niego to jest najważniejsze, jednak w tym rower i w kwalifikacjach też trzeba być wysoko, bo to się liczy wszystko do klasyfikacji generalnej rower. No więc tu trzeba tak samo potem na kolejnych skoczniach też bardzo dobrze skakać, żeby w tej czołówce tej klasyfikacji po prostu być. Na za chwilę Konstantin Schmidt, reprezentant Niemiec Konstantin Schmidt, który no w tym sezonie Jakiejś fenomenalnej formy nie ma, jednak na mistrzostwach świata był w miarę dobry Jednak teraz ten skok y, słaby 110,5 metra Niemca, no to w po 16,5 3 razy 2, 17 23 pozycja Niemca 23 pozycja daje mu awans do serii y, konkursowej Przecież Konstantin Schmidt y, na skokni normalnej, na Mistrzostwach Świata tam się prawie otarł o medal, jednak no tu w klasyfikacji generalnej rower wysoko na pewno już nie będzie. Piotrek Żyłes jednak bardzo, bardzo nisko, jak na tą czołówkę Półwaru Świata w tym rower, przecież no bardzo słabe skoki oddaje, tak naprawdę mamy dwóch reprezentantów, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, którzy mogą się jeszcze włączyć w walkę o podium, o wygraną w cyklu rower. No, a teraz Kosy, reprezentant Słowenii. Potrzebuje 132 metry, żeby wyprzedzić yy, z Ringena, Jednak Kosy ląduje blisko. Kos może nie mieć kwalifikacji. 104,5 metra. No, to ceniów tragiczne. Po 14,5 nawet nam się pojawiło. Lowrocos na 33 pozycji to jest pozycja jeszcze za Olkiem Zniszczałem, więc. Yy, Olek jest pierwszym oczekującym Lovrocosa, jest drugim oczekującym 33 pozycja Sławieńca. Słaby, słabiutki występ Lovrocosa. Za chwilę może się okazać, że z kwalifikacji do yy, konkursu ucieszy, będzie się cieszyć. Olek zniszczył jednak. Występ Polka naprawdę e, dość słaby w tych e, kwalifikacjach. A teraz rekordista skoczni e, w Oslo: Robert Johansson. Robert Johansson w piątkowych kwalifikacjach ich nie przebrnął po e, na jakichś problemach w powietrzu. Dostał jakieś mocne podmuchy. Teraz raczej takich podmuchów nie powinien dostać. i, i Johansson ładnie w powietrzu, ale i dobry skok Johanssona: 125,5 metra. Norwega. No to cenił też dobre, bo 4 razy nawet 18 punktów. jeden Teraz 18,5, to 18,5 oczywiście będzie odrzucone Robert Johansson na pozycji czwartej i robi się niebezpiecznie, bo przecież Norwegowie są na i są przed nami w klasyfikacji pucharu narodów. My spadliśmy już na pozycję trzecią, jeszcze za norwegami, więc no to wszystko tak nie powinno wyglądać. My chcemy tego drugiego miejsca w Pucharze Narodów, ale jak się tam patrzało, jeszcze Słoweńcy nas gonią, więc my musimy się bronić w tym Pucharze narodów i starać się o podium. No a teraz Domen prewc reprezentant Słowenii potrzebuje 131,5 metra, żeby wyprzedzić Sondre Ringena Domen prewc w powietrzu 86,1 na progu. Domena ładnie leci i w miarę dobry skok tego słoweńca. 119 metrów. Od sędziów 4 razy po 17,5. 18 i reprezentant Słowenii będzie na pozycji 15. No a więc pewny awansu do dzisiejszego konkursu. Jeszcze za naszymi reprezentantami Polski, bo Paweł jest na 13 pozycji, na 14, Jakub Wolny domen na 15. No ale pierwszym oczekującym jest przecież Oleg zniszczą, ale no i czy tą kwalifikację uzyska? Myślę, że może być o tą kwalifikację, jednak ciężko. No bo. Jak tak się patrzy, jak za chwilę, no przecież Olek jest tak samo jak Daniel Wasilew. Daniel Wasilew no zawodnik o wiele mniej doświadczony w tym pucharze świata, z o wiele mniejszymi umiejętnościami. No a za chwilę Daniel André Tande, mamy y, potem Johan Andre, Forfang, następnie Marius Lindwig, więc trzech Norwegów pod rząd. Najpierw tandek, też dobrze dobry zawodnik, w szczególności myślę, na w tym Oslo. I jednak ten skok nie wygląda jakoś bardzo, bardzo dobrze. 119 metrów, no to oceniów po 18, 17,5-3 razy. No i reprezentanty Norwegii na 11 pozycji, jednak ta 11 pozycja da mu awans do serii konkursowej. Wczoraj tandę, dopiero wczoraj tandę, no nie zobaczyliśmy go w serii. Finałowej, więc y, Tandę, no myślę też w lekkim dołku, myślałem, że Tandę się podniósł, bo miał momenty takie, miał takie przebłyski, gdzie naprawdę skakał dobrze, jednak teraz y, widać, że znowu te skoki oddaje zdecydowanie gorsze. Na no, teraz reprezentant Norwegii, Johan Andre Forfang, 44 numer startowy, Norweg, potrzebuje tu 128,5 metra, żeby wyprzedzić y, Sondre Ringena. Marius Lindwig potem z 45 numerem startowym, najpierw jednak forfang. Johan Andre Forfang już też w powietrzu, 87,2 na progu, Forfanga ładnie leci i dobry skok Forfanga, przed punktem K lądował, ale te 118 metrów da mu kwalifikacje do dzisiejszego konkursu, 14 pozycja Norwega, jednak Norwedzy zdecydowanie lepiej spisywali się m.in. w treningach, jednak tu i tak mamy na razie trzech Norwegów w czołowej czwórce, więc... Norwedzy nadal prezentują bardzo dobrą formę. Prowadzi Sondre Ringen. On z 13 numerem startowym... My... Startował. Mamy już 45 Marius Lindvik Lindvik potrzebuje 129,5 metra Żeby wyprzedzić swojego kolegę z reprezentacji Sondre Ringena, który skoczył przecież 131 metrów Teraz tu pokazuje 130 metrów Idealnie, żeby wyprzedzić Sondre Ringena Lindvik no jest w stanie tyle skoczyć Myślę, że tu niedługo może zostać wyprzedzony reprezentant Norwegii Zobaczymy jak zaprezentuje się Marius Lindvik Reprezentant gospodarzy Lindvik wyszedł ładnie Ale z, drob z drobnymi problemami ląduje blisko Ląduje blisko Lindvik 110 metrów No to ceniów y, też y, słaby Nawet od 2 y, razy po 15,5 2 razy po 17 punktów i raz 16,5 Jest to 29 pozycja Norwega y, No czyli z kwalifikacją Do dzisiejszego konkursu Jednak ten występ Norwega Na pewno nie może go zaliczyć do udanych A za chwilę reprezentant y, Słowenii Ziga Jelar Ziga Jelar, który tu potrzebuje. Także 127,5-128, więc ta odległość już się coraz bardziej zmniejsza. No ale to jest jednak 45 numer startowy. Ringen z 13 wciąż prowadzi. 128,5 metra teraz pokazuje, tyle musi skoczyć Słoweniec. Jednak jak patrzyliśmy na skoki poprzednich zawodników, nie wydaje się, żeby Słoweniec taką odległość uzyskał i 87,1 na progu jelara. No i zobaczymy, jak, jak yy, już w powietrzu ziga jelar, ładnie ułożony. No i ten skok jelara yy, dość słaby, 108,5 metra. No to ocenił w dwa razy po 16,5, 2,17, ale 108,5 metra, czy da mu kwalifikację? Yy, chyba tak, bo yy, Oleg zniszczył, jest na pozycji yy, 37 z egzekwoznejem Wasiliewem Ziga Jelar na pozycji 30 więc z awansem do serii konkursowej i się tak patrzy, że jednak no za chwilę awansu no może nie mieć Oleg zniszczył, bo to już jest Markus Einzebristler potem Kamil Stoch, niedługo czołowa dziesiątka już klasyfikacji generalnej Pucharu świata jeszcze przed nim. Jednak Markus Heinzebrisler, reprezentant Niemiec, potrzebuje 129 metrów, potem Kamil Stoch, tu Kamil potrzebuje dobrego skoku, żeby gdzieś tam dość wyżej awansować się w tej klasyfikacji rower, którą przecież dwukrotnie wygrywał. Teraz Markus powietrzu jednak niespokojny lot i słabo odległość Markusa 111 metrów no to ceniów 3 razy po 16,5, 217 i Niemiec będzie na 24 pozycji. No więc te kwalifikacje też do udanych zaliczyć na pewno nie może egzekut z Giovanni Bressadolą. Pierwszym oczekującym wciąż Daniel Wasiliew z Olkiem zniszczałem, a teraz Kamil Stoch, więc na pewno kolejnego Polaka w konkurcie będziemy mieli, ale czy to będzie Kamil Stoch, czy Olek zniszczył, mamy kciuki za Kamila, Kamil, który przecież jest dość wysoko, jest w czołowej dziesiątce tego cyklu Rower, ma dobrą pozycję do ataku, straty jeszcze nie są duże, jest przecież na razie... Na pozycji dziewiątej Kamil Stoch, tam traci no blisko tak z 20 punktów la niska, więc tu dobry występ w kwalifikacjach, na pewno awans by mu dał. Kamil Stoch w powietrzu, ładnie wyszedł Polak, spokojnie w locie, Kamil, dobrze! 129,5 metra Kamila Stocha, no ty jakie bardzo dobre nawet, 3, 4, 19, 1 raz 18,5, Kamil musi wygrać z Ringenem, niby potrzebował... Y no jednak przegrywa o 40. a Ajajaj. Ależ mało brakło, mało brakło, ale przegrywa jednak Kamil. Myślałem, że no tam zdecydowanie wygrywa ze Sondre Ringenem oczywiście, ale no odległością przegrał. No i niestety nie dało Kamilowi na razie to prowadzenia. Jednak i tak bardzo dobry występ Kamila Stocha i Kamil na tej drugiej pozycji dość długo może pozostać, bo ten skok wyglądał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest to dobry prognostyk na konkurs. Kamilowy Kamilowi rower naprawdę Dobrze wychodzi co roku, a teraz Jan Herl, reprezentant Austrii. Herl w powietrzu też ładnie ułożony, też wysoko leci i też dobry skok Herla. Za punktem kawy lądował 122 metry. No to seniów, od wszystkich seniów, 18 punktów. No i Jan Herle będzie na pozycji 12, więc ten występ re reprezentanta Austrii naprawdę udany. 12 pozycja Austriaka, więc no to myślę będzie tak pozycja 20, 20 w okolicach trzydziestej. Ja dziękuję za tą obecność na tej transmisji, bo widzę, że jest nas tu naprawdę naprawdę bardzo dużo, ale za chwilę Michel Hajbek, reprezentant Austrii, który w wczorajszym konkursie indywidualnym my, był. Był na pozycji już mówię... Czy on się w ogóle znalazł w serii finałowej? On się w tej. Y, był, tak. nasze Na 16 pozycji były Manuel Fettner, a Michaela Hajbeka w serii finałowej nie mieliśmy. Teraz Miel Hajbek 131,5 metra potrzebuje. Hajbek też ładnie. Hajbek też daleko. 124,5 metra. No to ceniów y, 4 razy po 18 punktów. Jeden raz 18,5. I na pewno Michel Hajbek będzie na pozycji 6. Więc no w miarę, w miarę dobry występ Austriaka. Ale Kamil Soch, co najważniejsze jest na pozycji drugiej, Jednak martwi to, że Oleg Zniszulu jest wciąż pierwszym oczekującym i to jest na pewno y, dość średnie, że nie będziemy mieli kompletu palaków chyba w tym konkursie, y, który o godzinie 16:30 nam się rozpocznie o 16:25 rozpoczniemy transmisję, więc y, także na nią bardzo serdecznie zapraszam, a za chwilę Daniel Tschofenig reprezentanta Austrii Tschofenig, który tu potrzebuje y, 132 metry, więc wątpię, że Austriak młody. Tyle nam tu poleci Chofenik w powietrzu: 86,6 na pragu Chofenika wysoko leci i dobry skok Chofenika, podobny jak Stocha. Nie spodziewałem się tak dobrej postawy y, młodego Austriaka: 128,5 metra. No to ceniów też bardzo dobre, nawet 3 razy 19, 2 razy 18,5. Jednak y, na trzeciej pozycji Daniel Chofenik, na drugiej pozycji Kamil Stoch, a wciąż prowadzi Sondre Ringen. Sondre Ringen wciąż na prowadzeniu, i on na razie tu nie deklasuje, ale jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Pokazuje jednak, dużo było takich skoków, gdzie Sondre Ringen lądował daleko, a potem w konkurcie coś się działo i lądował blisko. Zostało nam 10 zawodników na górze. 51 skoczków nam już skoczyło Zostało jeszcze 10 A przed tą ostatnią dziesiątką Prowadzi Sondre Ringen przed Kamilem Stochem I Danielem Szofenigiem Na czwartej pozycji też naprawdę wysoko Gregor Deszwanden na piątej Sundal Na szóstej Johansson na siódmej Reprezentant Austrii Michael Hajbek na ósmej Maximilian Steiner na dziewiątej Nikolaj Kecosao na dziesiątym Jakański. Boyd Klaus Polacy, oczywiście drugi Kamil Stoch Potem na dziewiętnastej pozycji Paweł Wąsek na 20 Jakub Wązek więc najprawdopodobniej będziemy mieli y, trzech, y, w okolicach nawet y, tu, pięciu Polaków w 30, więc gdyby tak było w konkursie byłoby naprawdę bardzo fajnie. Jednak martwi to, że w konkursie raczej nie zobaczymy Olka zniszczała, który jest pierwszym oczekującym, a tu to już jest czołowa dziesiątka i wątpię, żeby tu jakiś zawodnik sobie pozwolił na gorszą próbę. No, więc za chwilę. Timmy Zajc. Timmy Zajc, złoty medalista z planicy. I timi pokazuje, że jest w dobrej formie. Ja także Wam powiem, jak wygląda klasyfikacja generalna. Tam prowadzi Rower oczywiście prowadzi Lanisek. Zajc jest szósty, więc no tu Zajc musi skoczyć dość, dość tak słabo, bo Kamil traci do Zajca na no, tam blisko jakieś 10 punktów. Tak, dokładnie tak 10 punktów i tam z dziesiątymi. No więc gdyby tu skoczył słabo. Forfang jest na razie ósmy i myślę, że wyprzedzi Kamil Forfanga, bo Forfang na razie no jakoś wysoko nie jest, bo jest dopiero. Na pozycji Już mówię Johan Andre Forfang Nie mogę go tu znaleźć Forfanga Więc jak go znajdę to wam powiem No a teraz Timi Zajc reprezentant Słowenii Timi Zajc, Słoweniec, który, no, tu dla naszego reprezentanta Polski Kamila Stocha Timi tu by musiał skoczyć słabo, naprawdę, żeby tu musiał wylądować w pobliżach punktu K, żeby Kamil go wyprzedził w klasyfikacji generalnej, bo ty, bo to ty jest 10 punktów, więc ta różnica nie jest jakaś duża, a teraz, więc jak już tak powtarzałem, Timi Zajc, mistrz świata z planicy, teraz też jest tu w stanie polecieć daleko, Timi Zajc! Ładnie ułożony w powietrzu, wysoko leci i daleko, tymi Zajc może prowadzić 129 metrów. Kamil niby skoczył 129,5, ale Zajc potrzebował 128 metrów, żeby wyprzedzić Sondre Ringena. No i tymi Zajc prowadzi, wyprzedza Kamila Stocha o, dwie, o 2 punkty i 40 Wyprzedza samego Sondre Ringena o 2 punkty, więc Sondre Ringen już spada na drugą pozycję a za chwilę Karl Geiger, no i myślałem, że może Zajcowi coś nie wyjdzie i Zajc skoczy słabo, jednak Zajc pokazuje, że jest w dobrej formie. No bo jak to było tak w środku sezonu? Zajc raz skakał bardzo dobrze, raz te skoki oddawał naprawdę słabe, a teraz Karl Geiger podopieczny Stefana Hongahera. Karl Geiger, który tu potrzebuje 165 metra, no jednak tu trzymamy, żeby był za Kamilem Stochem. Kamil musi iść coraz bardziej do góry, a więc teraz Karl Geiger, reprezentant Niemiec w powietrzu. No i nie wyglądał ten skok jakoś fenomenalnie 123,5 metra, nie da mu myślę nawet pozycji w czołowej dziesiątce, potrzebował tu 130,5, żeby wyprzedzić team jego zajcy. Jest na siódmej pozycji Geiger, jeszcze za Kamilem Sochem, za Sundalem, no ale przed Robertem Johanssonem. Zostało nam dwóch Polaków na górze, oni niedługo, bo jeszcze przed nimi na przykład Manuel Fettner, przed Piotrkiem Żułomnowo, Piotrek Potem Piotrek Żyła oczywiście, Piotrek Żyła, który ten sezon może zaliczyć do udanych. zdobył mistrza świata, jest wysoko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jednak myślę, że teraz yy, yy, Piotrek dostał już jednak lekkiej zadyszki i tak fenomenalnej formy no nie prezentuje, jak to było między innymi w planicy. Teraz Manuel Fettner. On tu potrzebuje 131,5 metra, żeby wyprzedzić tim jego zajca. Manuel Fettner w powietrzu. 87,4 na progu Fettnera. Też leci wysoko. Też dobry skok Fettnera. 127 metrów. No to sędziów. 3 razy, razy po 18 punktów. 2 razy 17,5. Manuel Fettner będzie, tak mi się wydaje, przynajmniej na czwartej pozycji, czyli za Kamilą Stochem. Kamil jest wciąż na pozycji trzeciej, więc ten występ Polaka w kwalifikacjach już będzie. Będzie naprawdę bardzo dobry. No a za chwilę Rioju Kobayashi, reprezentant Japonii, Rioju Kobayashi, który też tu prezentuje dobrą formę i też jest wysoko w cyklu w cyklu Rower. W klasyfikacji generalnej jest tam przed Kamilem stochem. Rio jest piąty, więc tu Rio też musi oddać ten skok słabszy. Rioju Kobayashi, tu potrzebuje 130 metrów, żeby tym jego zajca i e, obawiam się, że Rioju może tyle nam tu polecieć, bo Japonczyk naprawdę prezentuje dobrą formę w tym sezonie. Japonczyk w powietrzu ładnie ułożony, ale nie ląduje tak daleko, no bo to jest 123,5 metra. 123,5 metra no mu da w okolicach może 8 pozycji na razie ósma pozycja, myślę to będzie Japończyka, dopiero 10 pozycja Japończyka, Japończyk dość dużo straci w klasyfikacji generalnej rower, bo przegrywa z samym Timi Zajcem o prawie 13,4, Timi Zajc był mm, tuż za nim, więc myślę, że Słoweniec nadrobi. Andzelanisek prowadzi tą klasyfikację klasyfikację rower. Kamil Stoch jest dziewiąty i myślę po tych kwalifikacjach może yy, nasz reprezentant polski Kamil awansować, myślę w okolicach piątej pozycji, Dawid jest na razie trzeci, więc też liczymy tu na dość spory, a dość spory awans Dawida, może na drugą pozycję w tej klasyfikacji rower. po tym prologu, teraz Andreas Wellinger, też dobry zawodnik też dobrze prezentuje się w tym sezonie też wysoko Wellinger i do dobry skok Wellingera, 127 metrów no Niemca, no to ceniów y, dwa razy, trzy razy, cztery razy 18,5 jedna dziewiętnastka jednak Wellinger za Kamilem Stołem. Kamil wciąż na pozycji czwarty, na pozycji trzeciej więc gdyby tak to było w konkursie byłoby naprawdę fenomenalnie a więc Andreas Wellinger na czwartej pozycji a za chwilę Piotr Grzyła, za chwilę Piotr Grzyła, który jak znamy, Piotrka może tu skoczyć dobrze, a może tu nawet nie dostać się do konkursu. W kwalifikacjach w piątek były naprawdę bardzo nisko. W kwalifikacjach były w piątek na 44 pozycji, wczoraj w konkursie na 29, więc jakby tak Piotrek był w takim dołku i nie mógł się z niego wykopać. No popatrzmy teraz na skok Piotra żyły! Piotr żyła, dostał zielone światło, Piotr żyła w powietrzu, Piotrek leci nam tu jak najdalej, ale ma problemy w powietrzu tak jak to było wczoraj. No i niestety ten skok jak fenomenalny nie był. 120 metrów Piotra żyły no to ceniów 3 razy po 2 razy po 17,5, 3, 18. No i Piotrek żyła dopiero na pozycji 19. Widać, że Piotrek w dobrej formie. No nie jest. A za chwilę Stefan Kraft, reprezentant Austrii. Stefan Crafty też przecież wysoko w tej klasyfikacji generalnej rower. Bo na pozycji drugiej wyprzedza Dawida no, no nie o 10 punktów, tak w okolicach tych 10 punktów. No i będzie 8 punktów, więc tak... No Dawid tu, Stefan by tu musiał oddać słaby skok, tak w pobliżach punktu K, a Dawid by musiał skoczyć podobny skok jak m.in. na przykład Kamil Stoch. A teraz Stefan Kraft, Stefan Kraft potrzebuje tu 130 metrów, żeby wyprzedzić jego Zajca, kraft leci, ale nie ląduje tak daleko, żeby Zajca wyprzedzić, 127,5 metra, no to ocenił no bardzo dobre, nawet 3 2 razy 18,5, no i wydaje mi się, że kraft, tak, kraft na drugiej pozycji przed Sondrej Ringenem i Kamilem Stochem, ale przegrał z Timi Zajcem o punkt i 1 dziesiątą, a za chwilę reprezentant Słowenii Andze Lanisek, Andze Lanisek, zobaczymy jak zaprezentuje się nam ten zawodnik. Nie powiedziałby nikt przecież, że tu Andze Lanisek jakoś, przecież to jest lider niby rower. No dobrze, oddaje tu dobre skoki, jest na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, no ale to jest tylko człowiek i też mu się może przydarzyć gorszy skok. Lider rower Andze Lanisek. Lanisek w powietrzu 87,2 na progu Laniska, jednak ma problem w powietrzu. No i nie ląduje daleko. Lanisek 124 metry, jak na lidera Rower. Za chwilę tego lidera może stracić. Bo no to ceniów też w miarę naprawdę dobre. No bo 3 razy w 18,5, 2 osiemnastki. 18, no i Janze Lanisek na pozycji 11 więc dość nisko, jak na lidera Rower, tego lidera najprawdopodobniej straci tego lidera może uzyskać Stefan Kraft. Kamil też dość sporo awansuje, myślę, w tej klasyfikacji i Ro Rower bo ten występ Kamila już przynajmniej będzie na pozycji której? Na pozycji no szóstej, więc i tak Kamil, dobry występ w kwalifikacjach ma. A teraz Dawid Kubacki, Dawid Kubacki tu potrzebuje musi wykorzystać wpadkę Timiego zajca, który oddał słaby skok yy, jak na lidera rower jak na swoją formę. A więc teraz Dawid Kubacki, trzeci w klasyfikacji rower. Lider Puaru świata yy, wicelider Puaru świata Dawid leci i dobry skok Dawida. 125 metrów, 125 metrów chyba mu da za pozycję za Kamilem bo noty jednak notami może w sumie nadrobić, bo 3 razy po 18,5, 18. I pół, dwie Dawid Kubacki na pozycji 9 tej więcej wpadki Laniska zbyt cię nie wykorzystał, bo Dawid też jakieś Dobrej próby, jak tu tak patrząc na tle, innych, no nie wykonał. Myślałem, że te 125 metrów da mu troszkę wyższą pozycję, ale patrząc, to dał mu i tak to wysoką, bo Sundar skoczył 128,5 i Dawid jest przed nim. Deszwanden skoczył 129 metrów i przegrnął naprawdę tylko Dawid Kubacki z Deszwandenem o 2,0 z Schoenigiem o 30. Więc te różnice bardzo małe. A został nam ostatni zawodnik na górze. Bardzo szybko mi minęły te kwalifikacje. Halvor, Egner, Grane, Rut, reprezentant Norwegii w powietrzu 86,9 na progu Granerud Lecić dobre skok Graneruda! Jakie noty! Nawet 19,5 nam się tu pojawiło. 3 1 raz 18,5. Granerud najprawdopodobniej te kwalifikacje wygrą, Wygra potrzebował 130 metrów, więc skoczył jeszcze dalej. No i y, tak to pokazuje, że no. Na prowadzeniu i yy, będzie Halvor, Egner, Granerud i Granerud też będzie groźny w tym Rower. Granerud chyba te kwalifikacje wygra. Tak, wygrywa. Yy, wygrał z tymi Zajcem o 5 punktów i 5, dziesiątych. Yy, dość nisko. Anzelanisek dopiero na pozycji. Na pozycji 13. Ja dziękuję za tą obecność na tych kwalifikacjach, która była rekordowa, jak na jak dotychczas na moim kanale. Ja wam bardzo dziękuję także jeszcze raz, że przybyliście na tą transmisję. Jak Polacy wystąpili w tych kwalifikacjach, no to e, Pio, e, Kamil Stoch na pozycji 5. Bardzo dobra postawa naszego reprezentanta. Na 10. Dawid Kowacki też dobry występ e, Dawida. E, potem na pozycji 23. Piotr Żyła na pozycji 29 Paweł Wąsek na 30 jak Wolny. no i cóż, bez y, Olka zniszczała w tych y, w tym konkursie. Olek zniszczył dopiero na 52 pozycji, no czyli bez awansu do serii y, konkursowej y, jeszcze powiem pierwszą dziesiątkę tych kwalifikacji. Wygrał Gran Rudd przed Zajcem i Kraftem. Na czwartej pozycji Sondre Ringen. Bardzo dobra postawa młodego Norwega. Na piątej Kamil Stoch, na szóstej Wellinger, na siódmej Fetner, na ósmej Trzofenik, na dziewiątej Deshfaden, na dziesiątej Dawid Kubacki. No i to była ta czołowa dziesiątka. Wysoko także Manuel Fetner. Na siódmej pozycji. No i te kwalifikacje się nam tu zakończyły Te kwalifikacje się zakończyły dobrym akcentem Jeśli chodzi o polski O polski, o Polskich zawodników bo, da, bo Kamil wysoko, Dawid też w miarę wysoko Więc nas, nasza dwójka Która się będzie w tym rowery walczyć O zwycięstwo Myślę plan minimum wykonała Myślę, że także Kamil Z tej klasyfikacji dość, O parę pozycji awansuje A więc te kwalifikacje Zakończyły się zwycięstwem jeszcze raz powiem Halvora Egnera, Graneruda, lidera Puharu świata. No to cóż, ja myślę, że tak licznie także przybędziecie na konkurs indywidualny, który także na moim kanale się odbędzie. O godzinie 16:25 startujemy z takim studiem przed konkursem. No i o godzinie 16:30 pierwszy zawodnik nam się pokaże. Więc, no cóż, myślę, że tak y, będzie także dobra podstawa biało-czerwonych w konkursie indywidualnym. A więc ja za dzisiejsze kwalifikacje, za te ranne kwalifikacje dziękuję Nikodem Loch, cyfry wiadomości sportowe. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania materiałów. A więc, no cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.